brothers and one sister. Dzień dobry, witajcie. A właśnie, cześć Boże. Cześć Boże. Ale się porobiło. Rokowe gitary, włos, broda, głos i koloratki. No niezłe połączenie. So, za tyle lat grania to jest główna nagroda, wąsy i broda. Tak. Dobra, niech będzie, niech będzie. Słuchajcie, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zebrać się i to w takim gronie? No, kobieta niech wytłumaczy. Gramy tak naprawdę ze sobą już, ja chyba śpiewam już 12 lat będzie, ale zespół istnieje 20 lat. Pinocchio Brothers? 22 lata. Pinocchio Brothers istnieje... W zasadzie 23. 23, tak. No tej, to jest z tej wersji się od trzymamy. Od ubiegłego wieku, tak, tak naprawdę. Tak, tak, tak. Tak, tak. Coś niesamowitego. W składzie jest trzech księży. Tak. Jedna solistka, wokalistka i... Jeszcze ktoś? I mamy jeszcze Bartłomiej Gumny, gra na gitarze basowej. I Sławek Tokłowicz gra na perkusji. Na perkusji, na bębnach, oczywiście. Perkusyjnych, tak. Księże profesorze, jak ludzie reagują, jak was widzą? Mówię księże profesorze, bo to przecież... No prodziekan wydziału, tak. Teologicznego w Poznaniu. Tak, tak. No ładnie, takiego dziekana jeszcze nie widziałam, naprawdę. Ludzie reagują, zwykle są zszokowani, zainteresowani, zdziwieni. W takiej klerykalnej atmosferze, jaką mamy, to ksiądz grający taką muzykę, tak wyglądający, budzi raczej takie mocne emocje. Aha, ale to są dobre emocje, bo my też zerkaliśmy. Super, naprawdę, no nie mogliśmy się przestać uśmiechać. Z pazurem. Tak. Wytłumaczcie się troszeczkę też, to nie jest jedyna kontrowersja, jaką budzicie, ale też logo państwo teraz posprawdzają Pinocchio. Sobie, jak tak, wygląda koniecznie, logo. Koniecznie. O rany, czyli Pinokio, który właściwie wiemy, że jest synonimem jednak kłamczucha, jeszcze z koloratką. Znaczy, to jest, my łamiemy stereotypy, tak? Jako księża grający muzykę rockową, jest to, jak mówił przed chwilą Jacek, pewne złamanie stereotypu. Natomiast mamy gdzieś tam w mentalności zakorzenione to, że Pinokio, no, z kłamstwa. Tak. Ale jeżeli ktoś w ogóle czytał Pinokia i zna pewne konteksty, to wie, że tu chodzi o coś zupełnie innego. To jest w ogóle głęboko teologiczna powieść, opowiadanie, bajka w zasadzie. I autor tejże książki przyjaźnił się z pewnym biskupem, który z kolei napisał książkę o Pinokio, która jest 4 razy dłuższa niż sama bajka. Tak? I tam wszystko wytłumaczył, że to jakby Bóg, ojciec ożywia, drewno i tak dalej. Oczywiście. Także, że przesłanie jest głęboko Boże i teologiczne. Aha. I my się tego trzymamy, tak? Chociaż rzeczywiście stereotyp... Na pierwszy rzut oka, prawda? Że kłamstwo i tak dalej, ale może to dobrze, bo to też wzbudza zainteresowanie. Tak, bardzo, tak. Od razu przyciąga uwagę. Tak. Chyba o to dzisiaj chodzi, że mamy taką podaż różnych rzeczy, gdzie no, trudno się na coś zdecydować, a jest szansa, że to jakoś może przyciągnąć uwagę, a jak ktoś się już zapozna, no to... Trudno, żeby no ktoś, wchodzi, ktoś wchodzi. Nie zauważył was, naprawdę, z tymi gitarami. No naprawdę, to jest obrazek nieziemski. Ale! Ale też Julia, która jak teraz brzmią. W The Voice of Poland pokazuje jeszcze bardziej swój głos, swoją siłę. Czy wy kibicujecie? Oj, tak, mam naprawdę ogromne wsparcie. Także fizycznie. No właśnie, wiemy o tym. Także... A jak się czułaś? Powiedz. Ja się czułam tam na tej scenie wspaniale. Teraz będą bitwy, więc na pewno będą ogromne emocje teraz w sobotę. No i miałam naprawdę takie super wsparcie, więc... No i też się na bitwy wybieramy, tak, akurat tak. Z księdzem Jackiem. No ładnie, jeszcze bitwy. Może nawet zostaniemy. Jak zdecydujecie, jak się spodoba, to zostajecie do finału i rozbijacie bank. Słuchajcie, no fantastycznie jesteście. Dzięki za tę wizytę dzisiaj. Dziękujemy również. Trzymamy za was absolutnie kciuki. Odsyłamy także do sieci, bo tam nie tylko kwestia wytłumaczenia i to naprawdę głębokiego morału, bo ja naprawdę zacząłem czytać o tym, o Geppetto i o Pinokio i wydawać by się mogło tylko i wyłącznie taka tam bajeczka, a jednak duża głębia. Tak. Za to dziękujemy. Kciuki trzymając, księże profesorze. Pozdrawiamy cały wydział. No właśnie, dziękujemy serdecznie, zapraszamy też na koncerty. No i to było z przytupem rozpoczęcie tej części programu. To lubimy. A my lecimy dalej. Dziękujemy bardzo. Alleluja. Do zobaczenia.